No siemano Robano, cześć kochani. Słuchajcie, udało mi się na śmietniku znaleźć bardzo dużo szkła. Tutaj to jest takie szkło, można powiedzieć, pojedyncze, jakiś ten. Taka fajna. O. Taka filiżanka, taki kufel jakby. Pardon. Ale tutaj mam resztę ciekawostek. Jest tego naprawdę masa. Tutaj widzicie jakieś fortuna. Z jakimś opisem tego tutaj. Cztery sztuki tego jest. Tu jest jakiś stary żywiec. Tu, o, tu. Tu jakaś nestia. Tutaj jakiś browar za miastem. Nie wiem, czy kto coś kojarzy. No to takie troszkę kieliszeczków różnych. I tu mam taką fajną rzecz. To są cztery takie małe kufle. Nie, przepraszam, sześć takich kufli. I tak. Na tym piszę tutaj Zakopane. A na tym. Aha, no to to będzie chyba z Zakopanego, bo to takie jakby góralki tańczące, czy coś takiego. Górale tańczące. Ale tak mówię, sześć sztuk tego jest, bardzo fajnie to wygląda. Tu jest jakiś kufel, tam są warki, ale tu jest jakiś kufel miłosna. Nie wiem skąd to jest. Oczywiście Lech, jakaś taka chińszczyzna, ale ładnie to wygląda. Ta chińszczyzna, tutaj jakiś taki, tylko bez znaków. Coś tam niby jest, ale nie wiem, co to znaczy. Ustawi, czy nie. Coś tam jest na tym, nie wiem. Tutaj Buda Fok, taki kieliszeczek, taka. No i tak, mówię, różne. Tu jest takie bezbarwne szkło, taki duży flakon. Piękna niebieska karafka, przesunę ją może, o, tylko że jest bez niczego. Znaczy, chodzi mi o to, że nie ma żadnych napisów na niej, nic nie widzę, ale piękna, ciężka, no i to szkło, nie, niebieskie, takie ładne. Co tu jeszcze takiego jest? Jakiś okocim, jakiś te, tu jest jakiś kufel. Też takie fajne to jest. Tu wam powiem, jest ciekawy ten kufel z żywca, bo on tak, tu ma napis żywiec, ale tu ma jakieś tłoczenie zrobione takie ładne. Tu na dole też browar żywiec i tu z drugiej strony właśnie taki fajny. Też to jest tłoczone wszystko. Także bardzo ładny jest ten kufel. I znalazłem jeszcze coś takiego. Pisze to Polskie Miody, 1000 lat tradycji, apis. A w środku były takie rzeczy. Wyciągnę jedną. Tak to ładnie wygląda. O, położę tu może na tym. Tak to ładnie wygląda. To jest chodzież. Chodzież. Czekajcie, czy się to nakreśli, czy nie, ale. To jest chodzież. I z tego, co wuj Google mi powiedział, tego jest 2, 4, 6, 8, 10, 12 sztuk. To są do tych, jak się na stole układa serwetki, czy jakieś takie te chusty ozdobne, to jest do tego. I sobie wyobraźcie, że ja to sprawdziłem na
na tym wujku gogle. I taka jedna sztuka kosztuje w granicach 25 zł. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie, bo ja się normalnie zaskoczyłem. Bo z tego wynikało, że te 12 sztuk to by było... Ile? Czekajcie. 250? Dobrze mówię? Czekajcie. 10 sztuk to by było 250 i dwie... No to 300. Coś mi to nie pasuje, ale może... Może wy coś wiecie, to dajcie mi znać. Także jeszcze raz tutaj przyjeżdżam po tym. Tak jak mówię, dużo fajnych rzeczy. Jakby coś kogoś interesowało, to dajcie znać. Ten, tak jak mówię, tu są takie już no pojedyncze sztuki. Ten, także... No tyle z mojej strony, to znalazłem wczoraj na śmietniku wyrzucone. Dobrze, że to było w pudełkach ustawione i nikt tego nie rozwalał. No i taki filmik króciutki. Żyję, jest wszystko ok. Dzisiaj może pójdę na jakiś spacer, coś posprzątać. No to dziękuję wam serdecznie i do zaś. Siemano, Romano, cześć, hej.